Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie w nowym filmiku i powiem Wam tak. Wstałam dzisiaj o 5 rano. Plany mi się nagle zmieniły. Mogłam jeszcze pół godzinki pospać, ale to jakby nie jest istotne. Natomiast wstałam z bardzo dobrym nastawieniem, bo dzisiaj miała być u nas wiosna i ma być w Łodzi 12 stopni. Słoneczko, jakieś tam przelotne opady, ale ogólnie miało być słoneczko. No i tak mnie to uradowało, że słuchajcie, przyodziałam żółty, cieniutki sweterek, taki jasnożółty, bardziej waniliowy bym powiedziała. Przyodziałam już w tym, widzicie, takim wiosennym kolorze kolczyki na szyjnik, tak? Ładnie już się wiosennie wystroiłam i rano wyszłam z domu, gdzie już było. Przed 8 rano było już 9 stopni. No ale słuchajcie, co z tego? Kurczę, taki jest wiatr, że normalnie głowę chce urwać. Po prostu wichura jak nie wiem co. No i wiecie, te 9 stopni to wcale nie jest takie fajne. O, coś mi pika. Także, no niestety, ale nie podoba mi się to. Otworzyłam rano też okna w domu, to ojejku, przeciągi aż trzaskają. No, powiem Wam słabo. I rano było piękne słońce, teraz tak troszeczkę przebija, ale się chmurzy. No pewnie będzie ten przelotny opad, ale... ale nie tak to sobie wyobrażałam. Ja w ogóle nie lubię wiatru, słuchajcie, także... tak wygląda sytuacja. A ja siedzę przy komputerze, mam trochę pracy i tak w ogóle to muszę dzisiaj obdzwonić też trochę miejsc, lekarzy, poumawiać wizyty dla dzieci, dla siebie i takie to sprawy do ogarnięcia, więc dzisiaj tak wiecie, na łączach. Ale przyjedzie dzisiaj do mnie też kurier, więc pokażę Wam, co zamówiłam. Odpakujemy sobie razem pewnie paczkę. Także ja teraz lecę jeszcze do pracy, a potem widzimy się, jak już ogarnę wszystko. No dobra, słuchajcie, kurier był przed chwilą, więc Wam się pokazuje. Otóż, ja mam białą bluzkę, więc teraz się wszystko zlewa, co prawda, ale nie szkodzi. Zamówiłam sobie białą marynarkę, dlatego że, słuchajcie, marzyła mi się biała. Ja w ogóle bardzo lubię marynarki i mam już ich kilka w różnych kolorach, bo, słuchajcie, marynarka zawsze dodaje takiej elegancji. Nawet jak nie jest jakaś super elegancka, tylko taka na luzie, to jakoś tak się dobrze w niej wygląda. I właśnie ta jest taka na luzie. Zaraz Wam dokładnie pokażę, ale właśnie ja lubię marynarki, dlatego że chcę się ubrać elegancko, zakładam do eleganckiego ubrania marynarkę i jest super. Chcę się ubrać na luzie, typu jeansy, jakaś koszulka zazwyczaj w serek, bo ja lubię w serek albo z takim większym dekoltem jak tutaj. Nie lubię pod szyję. I do jeansów, do koszulki też jest super. Teraz w ogóle jest na czasie, że się chodzi w sportowych butach i w marynarkach. Ja nie mówię, że w sportowych takich, wiecie, typowych do biegania, ale jakieś takie skórzane adidaski czy coś, czy jak nie sportowe, to jakieś baleriny, czy inne półbuty. I zawsze to dodaje właśnie elegancji. W okresie na przykład zimowym, kiedy nie zakładam tak często sukienek, bo po prostu jest mi zimno, to nawet jak idę na jakąś imprezę rodzinną czy coś, zawsze zakładam marynarkę. I czy to do koszuli, czy do zwykłej jakiejś koszulki, bluzki, to zawsze to dodaje elegancji, można się z tego rozebrać jak jest ciepło i to jest super. Także już Wam pokazuję. Jest bardzo wygnieciona, bo mi to przyszło w paczce, więc wiecie. Ale tak, marynarka wygląda tak, że jest cała biała, taka, ona nie jest taka czysto biała, ona jest taka śmietankowa
I tak, jest taka właśnie na luzie, z takiego materiału, ja nie wiem, czy to będzie widać, że ona jest takiego fajnego materiału, że nie do końca takiego jak marynarki, ale to nie jest jakaś dzianina, że naprawdę taka fajna na co dzień. Ja chciałam białą właśnie na wiosnę, na lato, że jak się idzie gdzieś na spacer, czy na jakieś zakupy, takie wiecie, nie mówię o spożywczych w markecie, ale takie wiecie, gdzieś do galerii, czy coś, czy do kogoś, jak się idzie na kawkę, to żeby właśnie na ten krótki rękawek zarzucić taką sobie marynarkę nawet do jeansów i to fajnie wygląda. Ona jest bez zapięcia, bez żadnego tutaj guzika, taka właśnie, aby ją narzucić i ma rękawy 3/4. Ja wszystkie marynarki mam z rękawem długim, takie klasyczne. I właśnie chciałam taką na takie cieplejszą porę, na wiosnę, na lato, taką z podwiniętym, takim marszczonym rękawem. I właśnie taką mi się udało znaleźć. Tu ma takie, wiecie, kieszonki. Nie wiem, czy to są tylko atrapy, ale chyba nie. Zawsze je odpruwam po prostu, bo one są zaszyte. Chociaż w tej mogą to być tylko takie aby. No i właśnie tak się ona prezentuje. Leży idealnie. Ja zawsze marynarki, znaczy zawsze, zazwyczaj, kupuję w Mohito. Drugi sklep, w jakim kupuję marynarki, to jest jeszcze Zara. Powiem tak, wolę te z Mohito pod względem takim, że jakoś rozmiarówka mi bardziej pasuje i lepiej one na mnie leżą. Ale w Zarze, jak mi się jakaś podoba, to też kupuję. I ta jest właśnie z Mohito i w Mohito kupuję zawsze w ciemno. Mogę sobie internetowo bez przymierzania kupować, bo znam tam rozmiarówkę na siebie. Tak samo w Zarze. I w Mohito ja noszę rozmiar 34 marynarki. 34 noszę koszulę i marynarki z Mohito, takie eleganckie rzeczy. Tak samo sukienki. Natomiast kurtki, takie rzeczy wierzchnie, które, no, pod które się jeszcze coś tam tak bardziej zakłada, no to kurtki sobie kupuję 36 rozmiar, żeby mieć troszkę tego luzu, żeby jakiś tam sweter jeszcze pod to założyć czy coś. Ale takie rzeczy normalne to kupuję 34, jeśli chodzi o górę, dół, spodnie 36, bo u mnie dół jest większy, bo ja mam biodra. Proszę Państwa, szersze niż ramiona. Może tego w kamerze nie widać, ale ja jestem taką, wiecie, krągłą mam tutaj, takie mam takie okrągłości tutaj, więc dół mam zawsze większy i na przykład w Zarze dżinsy kupuję w rozmiarze 38. Niektórzy się dziwią, bo często jest tak, że mam koleżanki, które są no takie troszeczkę większe ode mnie i noszą 36. Owszem, ja też się w 36 mieszczę, ale ja nie lubię, gdy dżinsy mi się wrzynają, wpijają. Ja lubię je mieć na luzie, lubię wygodnie w nich siedzieć, a nie, że mi się coś tam w brzuch wrzyna. Także ja w Zarze kupuję dżinsy w rozmiarze 38 i one są na mnie takie w sam raz, że nie są za ciasne, nie są za luźne, dobrze leżą. A w Mohito oni mają dość dużą rozmiarówkę i w Mohito kupuję 36 i 36 też jest na mnie idealne, takie, że mnie nigdzie tam nie uwiera. No dobra, rozbieram się z tej marynarki i pokażę Wam jeszcze dwie rzeczy, bo jeszcze dwa dodatki sobie kupiłam. Także za chwilę już Wam pokażę. A dodatki są takie, że jest to apaszka na wiosnę, też z Mohito i właśnie szal. Szal jest na jesień, na zimę, taki fajny. Bardzo mi się kolory spodobały i kupiłam go dlatego, że on po prostu był już na wyprzedaży. Słuchajcie, i sobie stwierdziłam, że będę miała go na jesień, sobie go zostawię, schowam, bo bardzo mnie urzekł kolor. I wiecie, na jesień i na zimę takie szale to kosztują po 70 zł. A tutaj kupiłam go za 20 parę, także jest bardzo fajny, mi się spodobały kolory, taki delikatny, trochę pastelowy. No i dlatego go kupiłam, także on sobie zostaje. A na teraz kupiłam apaszkę, dlatego że, no wiecie, już ta wiosna tuż, tuż i po prostu trzeba będzie przejść na coś cieńszego, na szyję. Na razie chodzę jeszcze w szaliku takim nie za grubym.
ale nie aż takim cienkim jak apaszka. Aj, tu jest to, dobra. Ale słuchajcie, no trzeba będzie przejść za chwilę na coś cieńszego i po prostu nie miałam. No i kupiłam taką apaszkę. Jeszcze jedną sobie planuję kupić, ale taką większą, taką może troszkę, bo ta to jest taka, wiecie, o, taka z takiego czegoś. Bardzo cieniutkiego, delikatnego, a jeszcze chciałam taką grubszą, taką bardziej z takiego innego materiału. No ja nie wiem, nie znam się na materiałach, ale chciałam jeszcze grubszą, taką na chłodniejsze trochę dni, a cieńszą od szalika, o. No i to jest taki motyw, takie kolory. Chciałam z różem, żeby ona była, bo mam różowe wdzianko wiosenne. Znaczy mam kilka tych wdzianek wiosennych i jedno mam takie w kolorze takim ciemnozielonym, takim khaki, którym teraz chodzę i to jest taka grubsza, taki płaszczyk, parka. Ale mam jeszcze zieloną taką kurtkę koszulową, zieloną kratę i mam różową, taką kurteczkę, płaszczyk krótki, taki coś na styl marynarki. I właśnie do tego chciałam coś, żeby było z różem, właśnie żeby mi do tamtego pasowało. I jeszcze będę chciała coś grubszego kupić, bo to jest takie naprawdę cieniutkie, ale takie też są potrzebne. Także takie oto moje zakupy z Mojito. No dobra, powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tej marynarki. Muszę ją wyprasować oczywiście. I teraz sobie jakąś herbatę chyba zrobię, bo wietrzyłam cały czas, miałam okna otwarte i mi się tak zimno zrobiło już, że teraz herbatka i tak właśnie myślę, czy herbatka, czy ziółka jakieś. I coś trzeba będzie zjeść, także uciekam. I odezwę się pewnie już wieczorem. Okej, moi drodzy, mamy wieczór, ja już się powoli przygotowuję, bo wiecie co, zbliżają się te dni nieszczęsne. No i tu już jakiś nieprzyjaciel, tu coś. Także biorę moją maseczkę na ratunek, bardzo silnie oczyszczającą, którą bardzo lubię. Właśnie to jest maska detoksykująca, którą właśnie używam w tym oto właśnie czasie. I słuchajcie, jakież dzisiaj było moje zdziwienie, bo ja tę maskę mam już długo, znaczy nie używam jej jakoś bardzo długo, bo jej jeszcze tu sporo mam. Natomiast długo ją mam w takim względzie, pod takim względem, że ja ją mam z kalendarza adwentowego, tylko nie tego teraz z ostatnich świąt, tylko z przedostatnich, bo wtedy kupowałam gotowy kalendarz z Look Fantastic i właśnie ta maska była i ona jest pełnowymiarowa, tu jest 55 ml. I po jakimś czasie dopiero zaczęłam jej używać, bo tam musiałam zużyć, które miałam napoczęte. I słuchajcie, dzisiaj weszłam na stronę Look Fantastic, bo poluję na pewną rzecz i tak jest to taka troszkę droższa rzecz, no i tak czekam, czy ona w ogóle jest dostępna na stronie, czy może jakaś promocja będzie, czy coś tam, no i tak sobie szukam i przez przypadek zobaczyłam, że właśnie na stronie Look Fantastic jest ta maska, można ją kupić, jest też jakaś tam inna wersja jej. I jakież było moje zdziwienie, słuchajcie, jak zobaczyłam cenę tej maseczki, ona jest bardzo dobra, to fakt, ale kosztuje 180 zł. No droga jest, powiem Wam, droga. Ja ją mam, tak jak mówiłam, z kalendarza adwentowego, więc mnie się to bardzo opłaciło. W ogóle w tym kalendarzu adwentowym z Look Fantastic były takie bardzo drogie rzeczy, bardzo takie premium marki. I ja byłam zadowolona, bo sobie popróbowałam wielu rzeczy, takich, których normalnie, no ze względu na cenę, jakby na co dzień, że tak powiem, nie kupuję. Także warto czasem właśnie w te kalendarze adwentowe, takie lepsze trochę zainwestować, bo można właśnie fajnych rzeczy spróbować. I ja wiedziałam już po pierwszym użyciu, że to jest dobra maska, ale słuchajcie, no jakby nigdy nie doszukiwałam się, nie znałam tej marki wcześniej. I słuchajcie, ja nie wiedziałam, że ona jest taka droga. Dzisiaj się troszeczkę zdziwiłam. Na policzki to tylko tutaj nakładam, słuchajcie, nie nakładam tam w głąb jakoś, bo ja mam
bardzo suche policzki i nie chcę takiej maski oczyszczającej na nie nakładać, ale tutaj jeszcze tak właśnie, tutaj potrzebuję oczyszczenia. No i broda, ogólnie strefa T. Także wieczorna, wiecie, pielęgnacja. Zawsze właśnie, nie wiem czy ja zrobię, jak mi się ta maska skończy, słuchajcie. No ja muszę ją używać sobie tak właśnie w tym czasie, bo ona naprawdę mi pomaga. I tak to wygląda. Także moi drodzy, ja już wieczorną pielęgnacją żegnam się z wami. Dziękuję wam, że byliście dzisiaj ze mną. I widzimy się, moi drodzy, już w kolejnym vlogu. Do zobaczenia, buziaczki. Pa, pa!